Bana senden iş olurdu son. Bana iş olursa Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Уму дай голову, трусливу дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Dziś jest piątek, 19 dzień 2016 roku. Telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Ołtarik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie i ciekawą rozmowę z niezwykłą wokalistką pochodzącą z Rosji, ale od wielu, wielu lat mieszkającą w Polsce, która dziś wystąpiła w Wybrzeżowym Centrum Kultury w klubie Charter, a jest nią Julia Wikman. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dobry dzień. Dobry dzień. No właśnie, jesteśmy w Słupsku, klub Parter, Młodzieżowe Centrum Kultury. Za nami piękny koncert. Pani pięknie śpiewała piosenki, ballady, ballady i romanse. Była to Kudżawa, był Czesław Niemen. No, wielu, wielu znanych także. No właśnie, jak emocje po tym koncercie? No wiele koncertów tego typu za Panią, a ten dzisiejszy, jak wypadł Pani opinii? Nie chcę być skromny, ale bardzo udany koncert był dzisiaj. I to nie ze względu, że ja zrobiłam coś wyjątkowego, a ze względu tego, że była wspaniała publiczność, która teraz uskrywała razem ze mną. Była niesamowita atmosfera publiczna. Chciała, żebyśmy śpiewali razem, ale nikt nie zdecydował się, żeby razem z Panią na scenę. Właśnie to mnie bardzo przykro, ale za sceną i za kulisami każdy by powiedział, że chciałaby zaśpiewać. Jakby dostałam energii już po koncercie, ale naprawdę niesamowita była atmosfera i myślę, że Słupsk to jest. Czekaliśmy na słynną modlitwę, która była zaśpiewana w końcu. Na samiutkim końcu. No ja czekała to na czwarty bis i przygotowała się. Okazję ja. No właśnie, to jest taka Pani, ciekawa jestem, Kudżawa jest tak chyba blisko Pani serca przez całe życie, prawda? Mm-hmm. Jak Pani odbiera tego artystę? Chyba Pani na jego koncercie. Odbieram tego artystę, jak same najbliższe mnie uczucie, to jest poet przede wszystkim, tak? Poet, który otwiera swoje serce dla ludzi, którzy się nie do końca rozumieją. Była Kudżawa nie żyje 16 lat, a możliwe, że za 30 lat my go zaczniemy rozumieć. Thank you.
jak mój zawsze na половину Armenian, na половину Грузин. Родился в Москве, смерть в Париже, писал по-русски. И он из таких наиболее укоханы? Я думаю, что его поэзия и ма таком правде, которую человек шукает, творит, независимо от языка, от культуры. То есть труд, истина, правда. Вечер добрый. Добрый вечер. Зачем вам этот концерт с утвора Чеслава Немана «Колокольчик»? Можно так повидеть, что это уже его утвор. Потом балладу полноценную Чеслава Неман сыграл так вспоняло, как хиба жадные россияне это не сделали. Вообще, в том песенке тоже играл Чеслава Неман. И не только играла Жанна Печерская, играла Анна Герман. Слышала то и Шарль Азнавур, слышала то по-русски, по-польски, по-французски. А один американец говорил мне, что это американская песенка. Gitarze. W takim razie co jest bliższe? Czy właśnie fortepian, czy gitara? Jeżeli by ja grała dzisiaj Bacha, to ja by grała piano, i Chopina, i Rachmaninowa. A jeżeli ja bym była tylko grała, to ja grała gitarę. No właśnie, czyli co jest tak? No nie można była tak grała zagrać na fortepiano, tak jak on brzmiała na gitarze. Tak samo jak nie można zagrać Johanna Sebastiana Bacha. Na gitarze. Gitarze, chociaż niektórzy wspaniali gitarzysty potrafią, ale ja to próbuję się nie wytarzyć. Dobrze przygotował się. Tak, właśnie z geografii jestem dobry. I nawet wyczytałem sobie, Pani Julio, że żyją tam takie ciekawe zwierzątka. Nie wiem, czy Pani je zaobserwowała. Burunduk syberyjski. Mm-hmm. Nie, nie obserwowałam tego, ale wiem, że tam mieszkałam. Mieszkałam w bloku, tak? Miałam bardzo, bardzo mały pokój. Tam stała pianina i mama zawsze mi mówiła, że po dziewiątej nie można było grać, po sąsiedzi słuchałam. Солнышко сжигали, эх, будет свет.
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня.